Czy to jest sukces polityczno-militarny? Z pewnością też. Z pewnością polityczno-militarny nie można też w żaden sposób, przynajmniej uważam, że nie mamy żadnych podstaw, żeby wykluczyć, że prorok faktycznie wierzył, że to co słyszy jest głosem Boga. Radio naukowe. Ponad półtora miliarda ludzi jest wyznawcami islamu. W tym odcinku prześledzimy same początki tej potężnej religii i poszukamy odpowiedzi na pytania, czy prorok był bardziej prorokiem czy politykiem, a także dlaczego Mahomet osiągnął sukces mimo początkowych poważnych niepowodzeń. Nazywam się Karolina Głowatka to jest Radio Naukowe, podcast, który działa dzięki patronom i patronkom, którzy wspierają mnie na patronite.pl, Kośnik Radio Naukowe. Jeśli możesz, to rzuć się i tym. A tymczasem zaczynamy. Odcinek numer 101. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukova. Łączy wiedza. profesor Katarzyna Pachniak, kierowniczka katedry Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytet Warszawski znalazła czas dla radia naukowego. Dzień dobry. Dzień dobry. O początkach islamu, źródłach jego sukcesu i też trudnościach będę panią profesor wypytywać. Chciałabym, żeby na początek opowiedziała nam pani, jak wyglądało życie na Półwyspie Arabskim w momencie, kiedy rodzi się przyszły prorok Mahomet. Pustynia. Plemiona, wszystko podzielone politycznie, tak to było? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że my niezbyt dobrze znamy ten obraz życia na Półwyspie przed narodzinami islamu, mimo że to nie był okres tak dawny, ale przede wszystkim to była kultura przyzwyczajona do zapisów wyłącznie oralnych, więc. Opowieści, opisów tej kultury pochodzących z tamtego okresu praktycznie rzecz biorąc nie mamy. Nasze wiadomości wewnętrzne zostały, te spisywane przez samych Arabów, zostały spisane dużo później, bo jakieś co najmniej 150 lat po początku islamu, czyli powiedzmy od jakiegoś końca VIII wieku, a te rzeczy, które mamy, które pochodzą z okresu wcześniejszego, takie jak poezja arabska przede wszystkim, one również zostały spisane później. Niemniej jednak można na tej podstawie jakiś obraz wywnioskować, jakiś obraz stworzyć, również też na podstawie nie tak znowu rozwiniętych wykopalisk archeologicznych. Przede wszystkim w znaczącej większości Arabowie mieszkający na Półwyspie Arabskim byli koczownikami, była to kultura plemienna. Tam praktycznie rzecz biorąc nie było jednego organizmu państwowego, chociaż my też mówimy o bardzo w długim okresie i w tym długim okresie na samym południu Arabii istniały takie wielkie państwa miasta, Arabia Szczęśliwa, które, do których docierały karawany. Natomiast w późniejszym okresie w centrum, tam gdzie była pustynia, taka najsurowsza pustynia, plemiona były, nie były scentralizowane. I bardzo trudno jest, oczywiście te warunki życia były niezwykle surowe i one też wpływały, one jakoś od nich zależał sposób życia, to, że plemiona poszczególne były między sobą albo w konflikcie, albo walczyły, albo zawierały sojusze. Oprócz tego było też coś, co możemy nazwać miastami czy cywilizacją osiedlom, ale nie powinniśmy tego w żaden sposób kojarzyć z taką cywilizacją miejską znaną nam, no, bo były to oazy. One w sposób naturalny powstawały te osiedla przy źródłach wody, tam gdzie woda tryskała, również tam, gdzie zr różnych względów mogły to być centra handlowe, centra handlu karawanowego, chociaż nie był on chyba aż tak rozwinięty jak się czasami przedstawia, zwłaszcza w przypadku Mekki, no i te większe ośrodki były też miejscami kultu religijnego. I właśnie jeżeli chodzi o ten kult, wiemy również niestety bardzo mało. A byłoby to ważne, bo na pewno by pomogło nam jakoś zrekonstruować narodziny islamu. Natomiast to, co wiemy, to wiemy, że w większości Arabowie mieszkający na Półwyspie byli politeistami. I co więcej, ten panteon bóstw mieli bardzo liczne. Tam były zarówno bóstwa osobowe, z których jednym z najważniejszych było bóstwo imieniem Allah, czyli ta nazwa arabskiego, osobowego Boga, jednego, jedynego, który później przejął y, islam. A to był taki naczelny, jak Zeus? Na tyle na, ile, na tyle, na ile możemy coś y, na ten temat wiedzieć. M możemy powiedzieć, że było to jedno z ważniejszych bóstw. Czy naczelny? Trudno nam powiedzieć w 100%. Natomiast sama, samo to miano no to jest stary semicki rdzeń oznaczający bóstwo, właśnie Boga. Oprócz tego, wśród tych bóstw osobowych było takie bóstwo jak Hubal, były trzy mekańskie boginie: Alat, Almanat i Uzza. Które, o, na tyle znowu, na ile możemy stwierdzić, których cechy były podobne do cech bliskowschodnich bogiń wcześniejszych, ale oprócz tego Arabowie czcili również słońce. Księżyc. Te stralne, tak. Tak, mhm. tak. Byli koczownikami zjawiska przyrody. To było dla nich bardzo ważne, bo od tego zależało ich życie. Również kamienie, źródła wody, drzewa. A właśnie ten słynny czarny kamień, który jest obiektem pielgrzymek muzułmańskich, to też jest obiekt kultu przedislamskiego. Zgodnie z tradycją jest czarny kamień. Muzułmani uważają, że czarny kamień to jest kamień, który został ofiarowany Abrahamowi przez Boga jako znak przymierza. Natomiast w rzeczywistości jest to najprawdopodobniej meteoryt i mógł być obiektem kultu w okresie przedmuzułmańskim, ponieważ bardzo często takie właśnie nietypowe rzeczy jak meteoryty były przedmiotami kultu. Dzisiaj on znajduje się w jednej ze ścian sanktuarium, stojącego. Na alkaby, sanktuarium stojącego na dziedzińcu Wielkiego Maczetu. Natomiast bardzo ważne dla kształtowania się islamu jest to, że oprócz religii politeistycznych których, jeżeli chodzi o ich rozłożenie, to trudno nam tu dokładnie powiedzieć, jak to wyglądało w poszczególnych plemionach. Jest bardzo prawdopodobne, że poszczególne plemiona miały swój panteon bóstw i na pewno nie sprzyjało to jedności politycznej. To mogło być też jednym z motywów powstania islamu, że prorok chciał scalić ten organizm, wprowadzając religię bezkompromisowo-monoteistyczną w jedno. Ale bardzo ważne dla powstania islamu jest też to, bo, że na Półwyspie byli przecież też monoteiści. Monoteizm nie jest bynajmniej wynalazkiem muzułmańskim. E, więc... I też nie jest niezależny. To znaczy rozumiem, że jakieś wpływy, właśnie inspiracje w bardzo związku silne. z judaizmem czy z chrześcijaństwem. Bardzo na inspiracje judaizmu i chrześcijaństwa. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że my na temat dokładnego charakteru tego judaizmu i chrześcijaństwa, które było na Półwyspie, nie wiemy bardzo wiele. Z pewnością było to chrześcijaństwo kościołów wschodnich. W samym Koranie znajdujemy takie fragmenty, których nie ma w kanonicznych Ewangeliach, tylko są w apokryfach. Jeżeli chodzi o grupy żydowskie, to byli to albo Żydzi napływający już po upadku, drugim upadku świątyni na te tereny, albo zjudaizowani Arabowie. Z pewnością nie było to takie chrześcijaństwo kanoniczne, czy czy judaizm, ale na temat charakteru, no znowu nie wiemy aż tak wiele. Natomiast musiało być to wystarczająco silne, że prorok Mahomet musiał poznać zasady założenia religii monoteistycznych, a także Musiał opowieści. znać proroków właśnie też. Musiał znać proroków, musiał znać rozliczną, musiał znać tradycję judeo-chrześcijańską, musiał znać opowieści, które znalazły się później Koranie, bo tam jest bardzo dużo opowieści nawiązujących właśnie do tradycji, do starszych tradycji monoteistycznych. Bo samo proroctwo Mahometa jest też przez anioła właśnie. Przez anioła Gabriela, przez anioła Gabriela, a generalnie Mahomet, prorok Mahomet z punktu widzenia muzułmanów i założeń islamu, jest prorokiem i jest prorokiem nie pierwszym bynajmniej, bo muzułmanie uznają wiarę wszystkich staro- i nowotestamentowych proroków. Cały długi szereg, którzy to prorocy mieli od samego początku przynosić przesłanie, przynosić objawienie Boga Jedynego. Z Jezusem włącznie. Oczywiście, Jezus też jest prorokiem Boga. Mieli przynosić to objawienie, tylko ludzie tego objawienia nie rozumieli, źle interpretowali. No i dopiero przyszedł Mahomet, wszystko naprawił, czy przekazał to prawdziwe objawienie, zdaniem muzułmanów, i ono zostało w końcu dobrze zrozumiane, dobrze przyjęte. Muzułmanie uważają, że Mahomet jest ostatnim z proroków, jest tym, który to proroctwo zamyka. Jest pieczęcią proroków, po nim nie będzie już żadnego innego. Oczywiście ta koncepcja pieczęci proroctwa to jest koncepcja, która krystalizowała się tak, tak jak i w ogóle w pełnym rozwinięciu dogmaty islamu. Wiele lat to, przecież żadna wielka religia monoteistyczna nie powstaje w ciągu lat kilku czy kilkunastu, chociaż muzułmanie czasami chcieliby to tak postrzegać. Mm. A sam e, Mahomet, Muhammad rodzi się w e, bardzo konkretnym rodzie. To nie jest, e, że tak powiem, przypadkowa zupełnie osoba. To nie jest przypadkowa osoba, to jest plemię kurajszytów, ród haszymitów, ród, który był e, rodem znaczącym, chociaż już w owym okresie jak się mówi z na pewno nie był to taki ród najważniejszy ród mekkański, no bo rodzi się. W Mekce to właśnie w Mekce powstał Islam. I jak wiemy, no bo oczywiście my znowu te zapisy dotyczące życia proroka, tak zwane siraty, znowu pochodzą z okresu późniejszego. My nic, tak jak wspomniałam, nic pewnego nie mamy z tego okresu samych narodzin proroka, czy narodzin islamu, co byłoby dla nas bardzo istotne. Więc te opowieści są rzecz jasna hagiograficzne. Możemy nich... zakładać na przykład, że był z bogatej rodziny, że był wykształcony. Wykształcony, no cóż, co to znaczy wykształcenie tak. w ówczesnych czasach? Najprawdopodobniej... Yy... Nawet jeżeli, mówi się, że był niepiśmienny, ale teraz co to znaczy, że był niepiśmienny? Niektórzy stwierdzają, że, że był kupcem przez znaczną część swojego życia. A jeżeli był kupcem, to znaczy, że musiał znać chociażby w jakimś najprostszym zakresie zapis. Zresztą to jest charakterystyczne dla tego poziomu piśmienności w, w społeczeństwie w okresie narodzin islamu, że o ile, jak już wspomniałam, nie było tej tradycji spisywania kultury, religijności, historii czy poezji na przykład. To przekazywano oralnie. Koczewnicy są w ogóle bardzo, w, nie tylko w kulturze muzułmańskiej, są bardzo często przyzwyczajeni do tego przekazu oralnego. Natomiast mówi się o tym, że na poziomie życia takiego realnego, życia administracyjnego, życia gospodarczego, jakieś formy zapisu istniały i że, że Arabowie je stosowali. Więc nawet jeżeli Potrafił w jakiś prosty sposób pismem się posługiwać, to z pewnością był dziedzicem swojego środowiska, jeżeli chodzi o to, że nie przypisywał wagi do zapisu, do zapisu samego Koranu który przecież za jego życia na pewno nie został spisany w całości. Natomiast co do tej zamożności rodziny, na pewno nie był to najzamożniejszy rod w owym czasie w Mekce i no, mówi się o tym, że mimo że jego dziadek pełnił ważną funkcję w świątyni w Mekce, w świątyni tych bóstw politeistycznych, to jednak z późniejszej rywalizacji proroka z tymi najzamożniejszymi rodami mekkańskimi, a także z takich fragmentów Koranu, które uważa się za, hmm, powstałe w najwcześniejszych czasach, w których on bardzo wyraźnie i z takim goryczą wypowiada się przeciwko bogaczom, którzy tylko gromadzą swój majątek, no wynika z tego, że miał jakiś problem z tym, mówiąc kolokwialnie, i że na pewno do bardzo zamożnych rodów jego ród nie należał. On był sierotą, jego rodzice umarli bardzo wcześnie, był wychowywany przez dziadka, przez stryja i... Podobno został w dzieciństwie, zgodnie z tradycją plemion, wysłany, ponieważ był przedstawicielem tej cywilizacji, nazwijmy to miejskiej, mieszkał w Mekce w Oazie, został wysłany na pustynię, żeby tam zapoznał się z tym życiem pustynnym, życiem koczownika, życiem Beduina, które wiąże się z takim etosem rycerskim, do teraz bardzo popularnym w społeczeństwach arabskich. To, są, to jest cały zespół cech, cały zespół etyczny, bardzo pozytywnych cech, wiązanych z tym surowym życiem, które Arabia, W Beduinie dzielność, śmiałość, waleczność, gościnność, szlachetność charakteru itd. itd. I podobno taki zwyczaj w, wśród Arabów wtedy istniał, że synów małych wysyłano na pewien czas na pustynię. Żeby zmężnieli, tak? Żeby zmężnieli, żeby nauczyli się tego pięknego języka arabskiego, żeby poznali właśnie to takie prawdziwe, surowe, trudne życie. Ale czy to prawda, czy opowieść? Mm. Tego już nie Chciałabym właśnie panią wypytać o to napięcie w momencie, kiedy Mahomet zaczyna głosić swoje proroctwo. I o ile się dobrze orientuje, on jest bardzo krytyczny wobec panujących porządków, czyli jest bardzo krytyczna wobec politeizmu, wobec pewnych wartości wyznawanych, czy właśnie wobec tej bogatej części Mekki, która z kolei zwalcza jego, ale o ile się orientuje, nie można było go tak zwalczać całkiem, właśnie dlatego, że pochodził z dość konkretnego rodu i nie można było go tak po prostu, na no nie wiem, usunąć. Czy on tam doprowadził do jakiegoś rodzaju buntów społecznych, czy tego typu rzeczy na czym polegało to napięcie w samej Mekce? Przede wszystkim my o początkach przekazywania tego przesłania znowu wiemy bardzo niewiele. Nie znamy nawet dokładnego porządku chronologicznego, w którym, jak mawiają muzułmanie, sury były objawione, a w którym, jak mówią ci, którzy muzułmanami nie są, no po prostu prorok tworzył Koran. Czy nie ma żadnych źródeł niezależnych, ale równoległych do tego czasu. Praktycznie rzecz biorąc nie. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma nic, co opisywałoby nam to, jak naprawdę to wyglądało. Możemy to tylko... Oczywiście dzisiaj istnieją już, już później istniały pewne narzędzia do um, uporządkowania tego objawienia koranicznego pod względem chronologicznym, językowym chociażby. Niemniej jednak chodzi bardziej o takie tutaj przyjęcie społeczne. Bo można przypuszczać, że ta religia, która była absolutnie bezkompromisowo monoteistyczna, podkreślająca wiarę w Boga jednego i jedynego, który jest jeden, jedyny, nie ma niczego, co byłoby mu równe, przeciwne, nie ma żadnych towarzyszy, było to absolutne wywrócenie istniejącego porządku społecznego, istniejącego porządku gospodarczego również, ponieważ ci zamożni Mekkańczycy, którzy byli wrogami proroka, później tymi najważniejszymi wrogami proroka, oni byli strażnikami ruchu pielgrzymkowego, strażnikami sanktuarium w Mekce, czyli oni z tego kultu czerpali pewne konkretne zyski. To społeczeństwo było już zorganizowane, oczywiście nie na zasadzie równości społecznej, bynajmniej, ale no były w nim osoby, które zajmowały to wyższe miejsce w hierarchii społecznej i, i były to osoby właśnie związane. Po części wynikało to również z ich związków z tym kultem bóstw politeistycznych, czy z pozycją w handlu, yy, itd. Tak Natomiast yy, sam prorok, głosząc tą bezkompromisową monoteistyczną religię, nawet w yy, zestawieniu z chrześcijaństwem, gdzie taką największą, yy, Kością niezgody była zawsze pozycja Jezusa, w ogóle Trójcy Świętej. Jezusa, który dla chrześcijan jest synem Bożym, natomiast jak możemy przeczytać w Koranie, przecież nie przystoi, żeby Bóg miał syna. Jezus jest tylko i wyłącznie prorokiem Boga, jest człowiekiem i oni go nie zabili i nie ukrzyżowali. I ta religia, przedstawienie takiej religii absolutnie monoteistycznej, no było zakwestionowaniem tego starego porządku. Są takie hipotezy, które nie wiemy, czy już nigdy nie będą najpewniej potwierdzone, że przez pierwsze, ponieważ może tak, te objawienia zaczęły się około roku 610 i że przez pierwsze lata, przez pierwsze pięć, powiedzmy, sześć lat sam prorok, nie mając może jeszcze sam Mahomet, nie mając dostatecznego wsparcia w społeczeństwie, bo przyłączali się do niego przede wszystkim ludzie z tak zwanych, którzy to się dzisiaj mówi, nieuprzywilejowanych warstw społecznych, czyli ludzie ubodzy, na początku oczywiście jego własna rodzina. Tacy, nie. dla których może zmiana porządku społecznego tak, nie byłaby tak, niczym nie byłaby złym, wręcz, niczym wręcz złym. Tak, tak, właśnie, jacyś niewolnicy, czy osoby, którym zależało na tej zmianie porządku społecznego i których pociągały te jego hasła właśnie potępiania tych bogaczy, czy takie nawojenie nawo Nawiązujące do wolności, równości społecznej, yy, ale że jednak on sam tutaj nie był pewien i że przez pierwsze 5-6 lat ta forma religijności, którą on chciał zaproponować społeczności mekańskiej, to mogła być forma, która się w nauce o religii nazywa henoteizmem, czyli panteon bóstw, w którym jest jedno bóstwo naczelne i oprócz tego bóstwa pomniejsze, czyli nie taki bezkompromisowy monoteizm, tylko bóstwa pomniejsze miałyby być podporządkowane temu naczelnemu na mobilstwo miałby nim być. Allah. Niemniej jednak, no oczywiście taka forma Mekkańczyków yy, mogłaby bardzo ucieszyć, uradować. Niemniej jednak, z czasem stało się coraz bardziej widoczne, że, że do tego nie doszło. Że prorok, który w chwili tych pierwszych objawień w 610 roku miał około 40 lat, no i był człowiekiem dosyć zamożnym, bo on się ożenił z zamożną wdową, która była właścicielką karawaną. Sam do pewnego momentu prowadził karawanę, dopóki nie porzucił tego życia. Czynnego i nie zaczął medytować właśnie i nie usłyszał tego głosu Archanioła Gabriela, który przekazywał mu Słowo Boże. Ale później musiał nabrać pewności siebie i jednak zdecydowanie zaczął potępiać jakąkolwiek inną formę religijności poza monoteizmem. A czy nie pojawiały się w tak zwanych szatańskich wersetach właśnie dopuszczenie czczenia córek Allaha? Historia szatańskich wersetów to jest historia, która została zapisana przez kronikarza, spisana przez kronikarza Tabariego. I ona dotyczy poniekąd właśnie tego, o czym mówiłam, czyli tego konfliktu z Mekkańczykami i pytań Mekkańczyków, czy, jaka właściwie ma być ich religijność, kogo oni powinni czcić. Jest to przedstawione w ten sposób, że kiedyś zapytano proroka, jaka właśnie ma być ich religijność i jak mają się ustosunkować do tych trzech mekkańskich bogiń. Allat, Almanat i Uzzę, a prorok miał odpowiedzieć, jeżeli chodzi o te trzy, Allat, Almanat i Uzzę, ten trzecią, to one są jak trzy latające żurawie, na których wstawiennictwo należy mieć nadzieję. I taki werset, taki fragment został odebrany jednoznacznie jako... Yy, pochwała tych bogin, jako coś, co je wywyższa. No nie? tak. No do trzech latających żurawi to jest, to jest porównanie takie bardzo wywyższające. Niemniej mekańczycy się bardzo ucieszyli, jak usłyszeli ten fragment, te słowa Boga, ale to nie trwało długo, no bo już wkrótce prorok się przekonał, że to szatan. Zamącił mu w tym momencie umysł i podsunął mu ten werset. A aby nie było takich zarzutów, że to nie jest prawdziwe proroctwo, że jego proroctwo nie jest prawdziwym proroctwem, no to Bóg objawił takie słowa, zaprawdę wśród Was, proroków, to są słowa, które są w Koranie, nie ma takiego, któremu by szatan czegoś nie podszeptał. Ale czy ta historia naprawdę miała kiedykolwiek miejsce? No tego nigdy nie będziemy w stanie już Bo to by trochę wyglądało jak jakiś rodzaj negocjacji właśnie z Mekkańczykami. Jest to w miarę rozsądne. Być może faktycznie tak było, no bo y, ludzie nawracali się na islam dość opieszale. Zwłaszcza w tej początkowej fazie. Chociaż mówi się też, że wśród tych pierwszych nawróconych na islam były jakieś osoby, które należały do znaczniejszych rodów, niemniej jednak były w mniejszości. I w 622 roku, który jest uważany za Oficjalny początek islamu, ale oczywiście trudno podać oficjalny początek kalendarzowy danej istnienia, danej religii. To jest rok, w którym prorok został przez Mekkańczyków wyrzucony ze swojego rodzinnego miasta. To tak brzmi bardzo drastycznie, prawda? Jakby on został wyrzucony gdzieś nie wiadomo gdzie i poszedł się błąkać po pustyni. Natomiast w rzeczywistości już przedtem trwały negocjacje, gdzie on ma się dalej znaleźć. On właściwie został zaproszony. Do oazy Jashrib, która znajdowała się jakieś 400 kilometrów od Mekki, a która dzisiaj nosi nazwę Almadina, czyli miasto dzisiejsza, dzisiejsza Medyna. Tam mieszkały skłócone plemiona politeistyczne, ale również żydowskie czy chrześcijańskie. Proroka zaproszono po to, żeby tam wprowadził porządek. Uznano, że islam będzie tym narzędziem, które może pomóc scalić. Arabów mieszkających na półwyspie. Ale to było y, tyleż religijne, co polityczne pociągnięcie, bo od tego momentu wyraźnie widać, że ta misja prorocka, że on staje się mężem stanu, politykiem. No właśnie o to chciałam zapytać. To ja, ja zadam takie pytanie, zdaję sobie sprawę, że pani jest bardzo trudno na to odpowiedzieć, ale czy da się w ogóle zinterpretować, czy sam Mahomet miał się realnie za mistyka? Czy jednak to po prostu była misja polityczna, połączyć te wszystkie plemiona, scalić w jedno, pod jednym bóstwem, żeby to był silny organizm polityczny? Nie podejmuje się tego oceniać, bo to jest wróżenie z pusów. Oczywiście tutaj każda strona będzie mówiła swoje, no bo dla muzułmanów jest to najświętszy prorok, dla osób, które oceniają jego działalność tak zupełnie obiektywnie, badacze na przykład, no widać wyraźnie, że był dobrym politykiem, że był osobą, która planowała, że był mężem stanu, że chciał scalić. Niewątpliwie i niewątpliwie uważał, że religia monoteistyczna będzie mu tutaj pomocna i że bardzo uważnie budował tę strategię. Natomiast. Właściwie to nie możemy wykluczyć, że yy, nie musiało być tak, że on usiadł sobie i wykalkulował na zimno. To teraz stworzę religię monoteistyczną i już. ponieważ wyraźnie, I zostanę jej przywódcą. Tak, tak mhm. i zostanę jej przywódcą, ponieważ wyraźnie widać i też są takie sugestie, że te jego plany religijne też się rozwijały, dopasowując się do sytuacji. To jest zresztą w ogóle bardzo wyraźnie widoczne w tym wczesnym islamie. Ja mówię już później po śmierci proroka, że teoria polityczna dopasowuje się do praktyki. Do tego, co naprawdę było. Może gdyby inaczej się zachowywały plemiona, inaczej jego otoczenie poszłoby to w inną stronę. Nie można też w żaden sposób, przynajmniej uważam, że nie mamy żadnych podstaw i pewnie nie będziemy mieli, żeby wykluczyć, że prorok faktycznie wierzył, że to, co słyszy, jest głosem Boga. Nie możemy tego wykluczyć. Czy był wyłącznie mistykiem? No na pewno, na pewno nie wyłącznie. Na pewno nie wyłącznie, natomiast... Może orientował się, jaka moc i władza w jego ręce się wkrada, pojawia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nazwijmy to tak, że zawód proroka nie był niczym... Nietypowym w owym czasie na Półwyspie. I on, on nie był pierwszym, najprawdopodobniej nie był też ostatnim. Byli po nim też tacy, którzy chcieli to proroctwo kontynuować, tylko niewiele na ich temat wiemy, bo zostali przez ten islam już taki zwycięski, triumfujący, um, usunięci. I było gdzieś tam wiadomo, że proroctwo to jest jakiś sposób komunikacji z ludźmi, przekazania ludziom prawd, w które wierzą, że są prawdami wyższymi, pochodzącymi od Boga. Ówcześni ludzie to było społeczeństwo, to były społeczeństwa, które żyły zanurzone w religijności i praktycznie każdy fakt z życia życia codziennego interpretowały przez pryzmat religii, przez pryzmat kontaktu z bogami, czy też z bogiem. No więc y, myślę, że z takiego punktu widzenia należy też na, na proroka patrzeć, że nawet jeżeli on wykorzystał tutaj samą ideę proroctwa, czy ideę monoteizmu do celów politycznych, to nie jest wykluczone, że gdzieś tam sam być może się za tego proroka miał w jakiejś mierze. A, mm. Na ile jest podobne jego przesłanie do przesłania Jezusa? Bo takie proste skojarzenia są. Dbanie o biedniejszych, zmiana tego porządku społecznego. No, są pewne y, diametralne różnice. Taka podstawowa różnica w tym jego przesłaniu, no to jest oczywiście pozycja Jezusa. To jest coś, co było w później, w momencie, kiedy Arabowie podbili już terytoria otaczające, i na terytoriach przez nich podbitych znalazło się bardzo dużo chrześcijan, chrześcijan wschodnich. Bardzo mocno rozwijała się polemika na Temat pozycji Jezusa, właśnie i trójcy świętej. Na to bardzo mocno wskazywali chrześcijanie, że to jest coś, co, co absolutnie w islamie jest zupełnie inaczej interpretowane dla muzułmanów. Natomiast Jezus jest tylko i wyłącznie prorokiem Boga, jest człowiekiem. Inna taka kość niezgody to jest sama pozycja Koranu, ponieważ dla muzułmanów. Koran to nie jest księga natchniona, czy księga która byłaby inspirowana wyłącznie przez Boga. To jest czyste słowo Boże. To jest zupełnie dyktowane inny status. dosłownie, tak? Tak, dyktowane. To jest słowo, które jest głoszone, przekazywane, dyktowane to samo słowo Koran, Kur'an pochodzi od czasownika arabskiego oznaczającego w współczesnym języku czytanie, ale w owym czasie zwłaszcza jeżeli założymy, że prorok był niepiśmienny recytacje czy głoszenie. To jest przez muzułmanów traktowane jako czyste słowo samego Boga, które zostało przekazane, no nie przez tego Boga osobiście, bo Bóg jest transcendentny absolutnie. My nie możemy słyszeć głosu Boga. Więc za pośrednictwem Archanioła Gabriela, ale jeżeli to jest czyste słowo Boże, to ono jest wieczne i ono jest niezmienne. I to jest zresztą niezwykle ważna rzecz, bo jeżeli jest niezmienne i nie ma też we współczesnym islamie w klasycznym islamie żadnej jednostki organizacyjnej, która byłaby nadrzędna i która mogłaby skontekstualizować to przesłanie, Koran, czy zmienić, powiedzieć, że pewne rzeczy należałoby już we współczesności rozumieć inaczej, no to jest to Pewne niebezpieczeństwo, jednak yy, i też moim zdaniem jedna z głównych i najważniejszych kwestii dotyczących tego, że współczesny islam jest taki, jaki jest, przynajmniej w tym wydaniu dżihadystów i fundamentalistów, to jest to, że wszystkie treści, które zostały w tej księdze przekazane i które mają na pewno warstwę etyczną, wieczną, religijną, która jest niezmienna. Chociażby, no właśnie, sprawy dotyczące tego, jaki jest Bóg, dotyczące stosunku do bliźnich, ale jest też bardzo konkretna warstwa, która w kulturze zachodniej pozostaje w domenie prawa świeckiego. Relacje rodzinne, kary za kradzież czy za zdradę małżeńską. I te wszystkie ta domena jest bardzo ściśle związana z rzeczywistością społeczno-polityczną początku VII wieku, a tego też nie można zmienić. Czyli dla współczesnych fundamentalistów nic się nie zmieniło, znaczy dla, dla współczesnych mamy VII fundamentalistów, skrajnych fundamentalistów, dżihadystów, zresztą nie tylko dla współczesnych, ale dla wszystkich, ponieważ islam się rozwijał takimi amplitudami okres większego liberalizmu, wolnomyślicielstwa, potem znowu z różnych powodów nadchodził na do powrotu do źródeł islamu. Nie, to wszystko, co jest tam zawarte, powinno być interpretowane dosłownie nie tylko w tej warstwie takiej stałej, wiecznoetycznej, ale również tych bezpośrednich zaleceń dotyczących no, chociażby domeny prawa. To są interpretacje religijne, a historyczne. Jak długo powstawał Koran? Czy on powstawał bezpośrednio za życia Mahometa? Czy on go jakoś nie wiem, dyktował bezpośrednio? Co to jest wiemy? bardzo ciekawa i barwna historia, ja. ponieważ jest niewykluczone, że w drugiej połowie życia Mahometa, Meta, czyli w tym okresie tak zwanym medyneńskim, kiedy on już był wodzem, kiedy faktycznie tworzył państwo, kiedy prowadził działania wojenne o narzucenie islamu na całym Półwyspie, walczył z Mekkańczykami, to były lata 622, 632, czyli aż do jego śmierci, naturalnej zresztą, no to był już osobą bardzo oszanowaną, cenioną, miał sekretarza czy sekretarzy i byli też ludzie, którzy chodzili za nim, spijali te słowa z jego ust i zapisywali na papirusach, na pergaminie, no może mniej, bo to był bardzo taki drogi nośnik na jakichś liściach palmowych, kościach zwierzęcych i tak dalej, i tak dalej. Ale pytano proroka, podobno, czy nie powinny te słowa Boga zostać zapisane za jego życia i za jego życia on odpowiadał, że nie, że nie ma takiej potrzeby, bo to nie zaginie w pamięci. No możemy tutaj to zinterpretować tak, że on był jednak no, synem swojej cywilizacji, synem swojej kultury i że on nie przywiązywał do tego wagi. Po prostu, że tu nawet nie chodziło o tę kwestię, czy był piśmienny, czy nie był piśmienny, ale nie widział takiej potrzeby. Nie uważał, że było to potrzebne, ponieważ widział, że na przykład poezja, poezja przedmuzułmańska była ustnie, oralnie przekazywana z pokolenia na pokolenie z niewielkim stopniem zmiany, zupełnie inaczej w tym przekazie oralnym się podchodzi do wierności tekstu, ale to jest już odrębna sprawa. I dopiero po jego śmierci zaczęli dostrzegać, że ten tekst może wkrótce zaginąć, że może wkrótce się ta pamięć zatrzyć. Być może wynikało to też z tego, że Koran był wykorzystywany jako fragmenty Koranu, były wykorzystywane do modlitwy i mówi się, że jeden z wodzów prowadzących podboje na terenach poza już oczywiście półwyspem skarżył się mówiąc, że ma w swoich kontyngentach wojowników pochodzących z różnych plemion arabskich i oni kiedy mają się modlić, to znają ten Koran w trochę innych wersjach. też nie wiemy, czy to jest legenda, ale może to wskazywać właśnie na potrzebę spisania tego Koranu. może Ujednolicenia, przygotowania jednej ulico, ujednoliconej wersji. I teraz znowu, wedle tradycji, mówi się tak, że już po śmierci proroka zaproponowano, kalifowie, którzy panowali po nim, pierwszy, drugi kalif zaproponowali spisanie Koranu, czy zebranie Koranu i zorganizowano taką akcję, że te osoby, które miały te fragmenty Koranu gdzieś tam pospisywane, czy pamiętały je, miały przychodzić do specjalnej komisji i tam. Przedstawiać. Oczywiście tu musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o te najwcześniejsze przekazy, te z tego okresu mekkańskiego, te pierwsze sury, te kiedy on był nieakceptowany, przeganiany gdzieś tam psami, któż może wiedzieć, jakie one były naprawdę. Jeżeli społeczność muzułmańska uważa, że były takie, a nie inne, to znaczy, że takie są. No więc pisano. Kilka wersji Koranu, czyli jedno, jedyne słowo Boże, jedna święta księga na początku miała kilka wersji. I żadnej z tych wersji początkowo nie udało się narzucić. Dopiero za panowania trzeciego kalifa imieniem Usman, ten kalif około możemy przyjąć w takim dużym przybliżeniu roku 650, polecił na podstawie tych istniejących wersji spisanie jeszcze kolejnej jednej wersji, skompilowanie tej jednej wersji. I podobno kiedy ją skompilowano, wysłano ją do najważniejszych miast czy osiedli arabskich, stwierdzając to jest jedna, jedyna wersja Koranu. To, że te najstarsze fragmenty koraniczne faktycznie mogą pochodzić mniej więcej z tego czasu, no bo to jest tradycja, ale jest to potwierdzone dzięki znaleziskom, a przede wszystkim znalezieniu fragmentów najstarszych zapisów, które zostały odkryte w czasie remontu minaretu w Sanie Jemeńskiej w latach 70. XX wieku i tam znalazła się cała masa fragmentów koranicznych, żaden w całości najstarszych manuskryptów które bardzo długo były i są badane. No i dzięki prześwietleniom, bo już teraz mamy okazję do takich nowoczesnych badań, dzięki prześwietleniom promieniami węgla, okazało się, że te najstarsze właśnie mogą być datowane plus minus na ten okres. Ale to nie znaczy, że to wtedy była już ostateczna wersja, mm. ponieważ w tym czasie w piśmie arabskim nie było jeszcze zapisu ani samogłosek, notacji samogłosek, ani znaków diakrytycznych, ich kropeczek. Nad literą albo pod literą, które odróżniają jedną literę od drugiej. Oczywiście użytkownik natywny języka jest w stanie bez tego rozpoznać tekst, ale są takie przypadki, w którym no, może to być dwuznaczne. No to, to jest szalenie ciekawe, szczególnie biorąc pod uwagę to, o czym mówiła pani wcześniej, czyli takie czytanie dosłowne Koranu, czy jak wiemy, no szereg bardzo precyzyjnych zapisów dotyczących norm społecznych, co komu wolno, kiedy wolno, jak wolno, kobietom szczególnie. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że te różnice. Te, które później, myślę, że jeszcze w VIII wieku mogły się pojawiać, one nie były tak wielkie. Ponieważ kiedy się w końcu ukazały wyniki badań tego palimpsestu Sane, czyli tych najstarszych fragmentów koranicznych, wiele osób zajmujących się islamem, w tym Jan, myśmy się na to rzucili, żeby zobaczyć, jakie były te zmiany. Czy tam są różnice jakieś diametralne, czy to było coś takiego w tych najwcześniejszych fragmentach, co by zupełnie inaczej tę religię przedstawiało. A skąd? Te zmiany były naprawdę z naszego punktu widzenia niewielkie, kosmetyczne. Gdzieś forma czynna, gdzieś forma bierna. Gdzieś spójnik, i a, a gdzieś tego spójnika nie ma. Tam forma, liczba pojedyncza, tam liczba mnoga. Więc to jest to z punktu widzenia ta tak, rozumienia tekstu różnica niewielka. Natomiast z punktu widzenia muzułmanów, dla których to był gotowy, święty tekst objawiony przez Boga, fakt, że w tym tekście jeszcze grzebano, to jest naprawdę wielka różnica. A skąd właśnie taka hmm, potrzeba ustawienia wszystkich norm społecznych bardzo precyzyjnie? Bo tak Koran się przynajmniej rozumie. Tak to interpretujemy tutaj w kulturze zachodniej, że tam w zasadzie jest wszystko zapisane o TA do Z, jak należy się zachowywać. To jest charakterystyczne faktycznie dla islamu i to widać nie tylko w samym Koranie, bo Koran jest księgą bardzo niewielką, jeżeli chodzi o objętość. Naprawdę bardzo niewielką. Jak na to, że stanowi podstawę organizacji całego życia muzułmanina, życia religijnego i życia świeckiego, że w islamie nie ma w ogóle rozróżnienia tej domeny sakrum i domeny profanum. Bo wszystko jest oparte na, na świętości, na świętym tekście. No to trzeba pamiętać, że Koran był uzupełniany tradycjami prorockimi, czy hadisami, czy później dopracowywany w w prawie muzułmańskim, fikhu, które rozwijało się przede wszystkim od IX wieku. Ale chyba ta potrzeba określenia każdej najdrobniejszej domeny, która jest naprawdę bardzo, bardzo silna, wynika z tego, że muzułmanie są przekonani, że ta religia jest taka, że człowiek jest podporządkowany Bogu i musi spełniać jego nakazy i zalecenia, jego przyszły los, jego zbawienie. Cała ta schatologia, to czy on trafi do raju, czy on trafi do piekła, zależy w niewielkim stopniu od jego osobistej interpretacji. Tutaj, jeżeli chodzi o tę osobistą interpretację wiernego, to przez no, całe stulecia były dyskusje na temat tego, na ile może sobie w tym pozwolić, a na ile nie może. I w okresach większego wolnomyślicielstwa no, to było większa swoboda, była dopuszczona, w okresach mniejszego, mniejsza, ale zasadniczo. Bóg określił prostą ścieżkę, którą ma kroczyć człowiek, Sirat Mustaflimy. Człowiek ma słuchać jego zaleceń, on ma wszystko powiedziane, ma się do nich dostosowywać. I jeżeli będzie się do nich dostosowywał, to może wtedy trafić do raju albo do piekła. W Koranie jest też wyrażone takie przekonanie, że człowiek jest istotą no niedoskonałą, jest istotą taką niezbyt bystrą, niezbyt inteligentną, więc on musi mieć wyraźne wskazówki jasne drogowskazy, według których ma kroczyć. Bo ma się jeżeli... nie zastanawiać po prostu. Tak, ma się nie zastanawiać. Nie ma być tutaj tej refleksji. Oczywiście znowu trzeba pamiętać, że w niezwykle barwnej, średniowiecznej kulturze muzułmańskiej były takie nurty intelektualne, nurty religijne, które dopuszczały i wolną wolę człowieka i to większe wolnomyślicielstwo, ale zasadniczo człowiek ma się nie zastanawiać. On ma mieć wszystko określone. Dlatego w średniowiecznych księgach prawnych, księgach pikhu znajdujemy regulacje dotyczące na przykład realizacji obowiązków Postu. Tak niesamowicie drobiazkowe, żeby człowiek wiedział w każdym drobnym momencie, czy jeżeli postąpi tak i tak, to zgrzeszy, czy nie zgrzeszy. Czy jak przypadkiem połknie w czasie postu owada, to musi ten post odrabiać, czy nie? Więc ta doza A musi? Ra... no zależy według interpretacji jakiej szkoły prawnej. Tutaj jeszcze nie było na dodatek zgody, ponieważ były takie bardziej liberalne i były takie bardziej ortodoksyjne, więc tu bardzo rzadko w islamie na pytanie jak muzułmanie podchodzą do takiej i takiej kwestii można udzielić absolutnie jednoznacznej odpowiedzi, naprawdę bardzo rzadko. Skąd się wziął ostateczny sukces samego Mahometa i islamu? Czy to jest sukces polityczno-militarny? Z pewnością też. Z pewnością polityczno-militarny, z pewnością też sukces religijny, polegający na tym, że trafił może we właściwy czas. To był taki moment, że społeczność to przesłanie przyjęła, a w momencie, kiedy zobaczyła, jakie są efekty przyjęcia tego przesłania, kiedy w czasie tych wojen w okresie medynańskim, poszczególne plemiona, no bo politeiści nie mieli wyboru, to było albo się podporządkujesz, albo my będziemy was zwalczać aż, aż do śmierci. Poszczególne plemiona albo się same podporządkowywały, Albo też no zachęcano je do tego mieczem. Więc na pewno był to sukces polityczny, religijny, no ale też sukces, myślę, w którymś momencie ekonomiczny, o tyle, że muzułmanie, arabowie żyli na półwyspie w bardzo trudnych warunkach. No to już to jest banałna, no, ale to jest gorąca pustynia. Niewiele rzeczy tam można uprawiać, niewiele można hodować. I gdzieś tam te żyzne tereny, które są poza tym półwyspem, zawsze stanowiły ich taki raj dla nich. To zresztą jak oni sobie wyobrażają raj. Raj to jest dla nich ogród, w którym jest zielono, w którym płynie czysta woda, czego deficyt jest na pustyni. Więc oni chcieli wyjść poza tę pustynię i wychodząc poza tę pustynię bardzo szybko podbili otaczające terytoria, bo mieli tą taką pierwotną. Siłę, siłę ekspansji, przy czym trzeba pamiętać, że czynniki takiego łatwego podboju, bo ten podbój był łatwy i był szybki, zawsze są złożone i to nigdy nie jest tylko czynnik wewnętrzny. Gdyby napotkali bardzo zdecydowany opór na tych terenach, które podbijali, no to pewnie byłoby inaczej, ale tak nie było. To są już czynniki czyli wewnętrzne. tak jakby rozumiano, zrozumiano, że Bóg jest po stronie Mahometa. Z jednej są... strony tak, że mm -hmm. Bóg jest po stronie Mahometa, z drugiej strony te tereny, które oni podbijali, czyli. Po stronie jednej Imperium Sasanickie i Persja, po drugiej Cesarstwo Bizantyjskie. No gdyby to były jednostki absolutnie silne, zwarte w okresie apogeum swojej władzy, też nie dałyby się tak łatwo podbić, łatwo podporządkować. A jednak były to przyczyny wewnętrzne, które sprawiały, że one były osłabione i że muzułmanie z tą swoją taką pierwotną siłą wyszli i podbijali je bardzo łatwo. Przy czym tu trzeba zaznaczyć, że w islamie nie było nakazu w stosunku do monoteistów nawracania ich siłą na islam. Dlaczego też? Bo bardzo ważnym, tu nie ma co do tego wątpliwości, że bardzo ważnym czynnikiem, który zachęcał też do podbojów, był podział łupów. Ci, którzy podbijali, ci, którzy przechodzili na islam, no, stawali się tą lepszą grupą społeczną, bo nie dość, że mieli o pomoc Boga, wsparcie Boga, nie dość, że stawali się pod ochroną. Muzułmanin nie mógł walczyć z muzułmaninem w tym pierwszym okresie. Teoretycznie długo jeszcze i trzeba było to usprawiedliwiać, chociaż oczywiście potem się walki wewnętrzne też zaczęły, no ale też mieli prawo, muzułmanie, do udziału w podziale łupów. To były, nawet było to wzmocnione jedną z sur koranicznych zatytułowanych Alan Falczyk łupy. I w tym momencie założenie było takie, że monoteiści... Żydzi i chrześcijanie jako ci, no, w pewnym sensie bracia religii. Ludy księgi. Tak, ludy księgi. Ahl al-Kitab, ludzie księgi, którzy mają to starsze przesłanie monoteistyczne, oczywiście nieprawdziwe przesłanie, źle zinterpretowane. Nie źle przesłane przez Boga, bo Bóg, no Bóg nie może się mylić. Bóg przesyłał od początku dobre, słuszne przesłanie, tylko Żydzi i chrześcijanie źle je interpretowali. Ludzie źle je rozumieli, zwłaszcza Żydzi. W Koranie jest powiedziane, oni chcieli zmienić słowa Boga. No i w końcu przyszedł Islam i wszystko naprawił. Mówię to oczywiście troszkę ironicznie, ale tak to jest przedstawiane Natomiast islam chce się przedstawić jako kontynuacja tych starszych monoteizmów. Dlatego też nie było przymusu nawracania na islam, bo to by było niestosowne zarówno religijnie, jak i nierozsądne politycznie, gospodarczo. Więcej, prawda, twarzy do podziału łupów. I faktycznie muzułmanie tego nie robili. Kiedy oni przychodzili na podbijane terytorium, no to oni sobie zakładali meczet, wysyłali do podbijanych miast, w których mieszkali przedstawiciele, przecież nie kryjmy, kultur starszych od nich samych i bardziej złożonych, kultur no, promieniejących przecież intelektualnie, oni wysyłali takie miłe, miły liścik, że albo się podbijecie i podporządkujecie sami i wtedy my was, no my was eee... ochronimy. Eee... Tak, tak, nie skwałcimy <grym> kobiet, tak. nie, nie spenetrujemy całkowicie, nie zburzymy miasta, albo będziemy z wami walczyć i tak wygramy i wtedy będzie gorzej, eee... prawda? No więc różne dzieje tego podwóju były. Natomiast sam proces islamizacji, arabizacji to jest proces wieloletni, ponad stuletni. Ponad stuletni, kiedy zarówno mieszkańcy tych podbitych terytoriów zaczęli przyjmować język arabski jako język urzędowy, jak i zanim zaczęli no, nawracać, się, nawracać się na islam. Czyli te początki są zanurzone w walce politycznej, również w walce wręcz fizycznej. Czy stąd takie znaczenie dżihadu jako wojny religijnej? Pani o tym napisała książkę, Teoria Dżihadu. i tam Tak, jest... ostatnią swoją książkę. No myślę, że tak. Myślę, myślę, że tak. Trzeba tutaj pamiętać, że dżihad to było pojęcie zawsze bardzo złożone. Samo słowo dżahada, znaczenie to jest podejmowanie wysiłku. Jeżeli obserwuje się to pojęcie w Koranie, w Koranie w ogóle mowa jest o przemocy w ponad 30 miejscach. Zarówno używa się tego terminu dżihad, dżahada, jak i terminu qital, który... W tamtym kontekście oznaczał walkę, w ogóle walkę o islam, dzisiaj oznacza po prostu walkę, taką no, zwykłą wojnę, toczenie, toczenie wojny. I widać wyraźnie, że z czasem, czyli rozwój tego pojęcia dopasowywał się tutaj do okoliczności, w jakich prorok toczył właśnie wojnę o islam, że początkowo tutaj mogło chodzić o. Przykładanie wszelkich starań o rozwój islamu, nie tylko mieczem, ale również finansowo, na przykład, o to, żeby islam się rozbijał, czy poprzez o prozelityzm, o nawracanie. Ale z czasem, kiedy dużo ważniejsza i yy, taka bardzo istotna stała się walka, to widać w tych fragmentach koranicznych, w tych wersetach, że kładzie się nacisk na walkę. Podkreśla się w paru miejscach, że jest ona nienawistna, ale naprawdę wy ich zwalczajcie i zabijajcie. Oczywiście chodziło tutaj i trzeba pamiętać, że w tym kontekście koranicznym chodziło o politeistów. I wersety koraniczne, nie tylko dotyczące dżihadu, ale w ogóle wszystkie, Koran nie jest księgą jasną. To nie jest księga łatwa do czytania. Tak można sobie wziąć, przycinać, przekartkować. Czasami Bóg mówi o sobie w pierwszej osobie, czasami w trzeciej, czasami w pierwszej liczby mnogiej i czasami to wszystko w jednym zdaniu. Jest to księga bardzo niejasna. Tam w tych poszczególnych surach łączą się fragmenty koraniczne z okresu mekkańskiego, medynejskiego. Tok myśli się urywa. Przechodzimy do zupełnie innej narracji. W niektórych fragmentach Bóg mówi o czymś tam o na przykład wolnej woli u człowieka, tak w innych inaczej. Więc to nie jest księga jasna i nie jest księga jednoznaczna. I wiele jej wersetów jest ambiwalentnych, dwuznacznych, mutasza takich, że one były niejasne już nawet dla wczesnej społeczności muzułmańskiej. I niestety te niejasne wersety zawsze były, czy te niedopowiedziane, i są do dzisiaj podstawą do manipulacji. Każdy może je sobie wyciągnąć, muzułmanin, i zinterpretować jak chce. I tak współcześni dżihadyści, ja dżihadystami nazywam te najbardziej skrajne odłamy yy, islamu. Osoby, które posuwają się do terroryzmu również w stosunku do współwyznawców, również w stosunku do innych muzułmanów, których uważają za źle wierzących. To są osoby, które wyciągają te wersety z Koranu. Państwo Islamskie, na przykład jego przedstawiciele, interpretują je po swojemu. Odrzucają to, a wy ich zwalczajcie i zabijajcie, że chodziło o politeistów. Tylko no zwalczajcie i zabijajcie każdego, kogo my uznamy za naszego wroga. A ta niejednoznaczność, urywanie wątków nie wzbudzało pewnej wątpliwości wśród teologów islamskich. Nie, nie, nie. Przede wszystkim Koran, jak każda święta księga, bardzo szybko zyskał komentarze. Od samego początku niemalże. Zyskał komentarze, w których wyjaśniano, no, co Bóg mógł mieć na myśli. Nie, no ponieważ uważano, że no, nie zawsze jest tak, że Bóg musi wszystko wyjaśnić eksplicite. To po pierwsze. Niektóre rzeczy, zresztą bardzo wyraźnie, jak się tutaj czyta Koran, no to widać, że te fragmenty takie niejasne pojawiają się, częściej w tych wersetach wcześniejszych. Które są takie, właśnie styl jest niejasny, urywany, liptyczny, są takie pytania e, retoryczne, wykrzykniki. E, natomiast tam, gdzie przechodzimy już później do takich zaleceń prawnych, to jest już takie bardziej konkretne, bardziej zwarte, ale no, uważano, że no, jednak Bogu należy się ta pewna tajemniczość, że Koran jest doskonałością pod każdym względem. Jest cudowny pod każdym względem, pod względem stylistycznym, pod względem języka. no Sam język jest doskonałością, jasny język arabski, który jest najdoskonalszy, bo jak jakby Bóg chciał, żeby Koran był objawiony w innym języku, to by to zrobił, a nie zrobił. Co więcej, uważano, że te dwuznaczne wersety służą za podstawę do interpretacji zwanej Tawil, interpretacji alegorycznej, w której wydobywa się właśnie te ukryte treści Koranu. Te niejasne, niejawne dla wszystkich to jest szczególnie popularne, bo o tym jeszcze tutaj nie wspominałyśmy, w grupach szyickich i wywodzących się z szyizmu, tych grupach ezoterycznych islamu, więc więc nie nie budziło to zaniepokojenia bardziej to jest właśnie teraz i zawsze no, było podstawą do manipulacji. Mm -hmm. koranie każdy znajdzie to co chce. A ten dżihad opowiadany jako prywatna walka o samodoskonalenie. Też są takie interpretacje. Tak. Są takie interpretacje, chociaż podkreśla się, że taki podział na dżihad al-akbar, czyli dżihad większy, który każdy człowiek ma toczyć w własnym wnętrzu ze swoimi słabościami przede wszystkim, a dopiero w drugim, a dżihad mniejszy to jest ten właśnie toczony mieczem, że to nie jest pojęcie koraniczne. Tego nie ma w Koranie, to się pojawiło dopiero później w hadisach, czyli opowieściach prorockich i to tak zwanych słabszych, czyli tych mniej pewnych. Natomiast taka interpretacja dżihadu zawsze też istniała i zawsze była popularna wśród muzułmańskich mistyków, którzy uważali, że dżihad był pojęciem tak szerokim w okresie średniowiecznym i pojęciem, które stało się czymś z domeny fikhu, czyli prawa. Podlegało bardzo konkretnym regulacjom i nie za brakło właśnie też tych interpretacji mistyków, którzy podkreślali, że dżihad, żeby toczyć dobry dżihad zewnętrzny, czyli żeby walczyć mieczem, dobrze mieczem, to muszą najpierw osiągnąć doskonałość wewnętrzną. Pogodzić się z sobą Pościć, odpowiednio modlić się do Boga, oddawać się Bogu, izolować się. Więc y, nawet wymienia się w tradycyjnych księgach takich mistyków i w księgach dżihadu zarazem, takich bojowników, którzy byli zarazem i jednym i drugim. To znaczy byli i ascetami, ale też posuwali się do walki mieczem. Być może jest to tylko taka, y, taka legenda. Y, niemniej jednak uważano, że nie osiągnie doskonałości w boju o islam, w tym boju konkretnym takim mieczem, człowiek, który nie będzie wcześniej udoskonalony wewnętrznie. Więc też miał zawsze dżihad tę taką bardziej mistyczną stronę, nie można tutaj tego odrzucać, no niemniej jednak konkretnej walki mieczem tutaj też można dostrzec bardzo dużo. I, tak I bardzo szczegółowych, przepraszam, bardzo szczegółowych regulacji, jak ta walka ma wyglądać, kiedy, jak, w jakich okolicznościach, jak traktować wroga. No, por porównać to możemy z dzisiejszymi współczesnymi prawami dotyczącymi toczenia wojny. Na koniec o współczesności krótko chciałabym z Panią porozmawiać. Właśnie na ile mamy dużą część odłamów takiego islamu łagodnego, takiego niedosłownego, takiego będącego po drugiej stronie szali niż ci dżihadiści, fundamentaliści, o których mówiłyśmy. Na ile tego jest dużo w świecie islamu i dlaczego nie stało się to bardziej masowe? A mnie się wydaje, że to jest masowe, tylko mniej spektakularne. Okej. Okay. Że y, oczywiście tutaj podziały nie biegną według tej linii y, sunnism-szyizm, bo można by powiedzieć, że szyizm czy ismailizm, to jest już zupełnie odrębna rzecz, że są takimi teoretycznie, że są właśnie tymi doktrynami alegorycznymi, że, że to są odłamy ezoteryczne, ale to nie znaczy, że nie ma radykalnego szyizmu. Tutaj idzie to w zupełnie inną stronę. Mnie się wydaje, że bardzo trudno jest określić w tej chwili, ile osób z ponad Ponad półtora miliarda wyznawców islamu y, y, są to wyznawcy radykalnego islamu, a ile są to wyznawcy takiego bardziej łagodnego, y, intelektualnego islamu. Tutaj każda próba podsumowania będzie uproszczeniem, bo musiałybyśmy bardzo długo opowiadać jeszcze o odłamach islamu, w ogóle o odłamie mistycznym, islamie tarikackim i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że nawet to spektrum fundamentalistyczne, czy taki islam salaficki, czyli nawołujący do y, powrotu do tradycji, do rozumienia islamu poprzez powrót do tradycji, do takiego islamu, jaki był w pierwszym okresie, zakładając, że my w ogóle wiemy, jaki on był w pierwszym okresie, to jest raczej pobożne wyobrażenie, niekoniecznie musi pociągać ze sobą drogę dżihadystyczną. Te ruchy takie fundamentalistyczne, one też to jest bardzo szerokie spektrum. Z jednej strony są tam ruchy właśnie takie purytańsko-pietystyczne, ludzi, którzy chcą być pobożni, chcą być dosłowni nawet w rozumieniu swoich zasad, ale niekoniecznie pociąga to za sobą na przykład walkę zbrojną czy jakieś skrajne posunięcia, takie jak y, bojownicy z państwa islamskiego. Z drugiej strony ten nurt, to spektrum takich skrajnych odłamów, ja nazywam dżihadystami. To są ruchy dżihadystyczne, ruchy, które posuwają się do skrajnych posunięć, do terroryzmu, do terroryzmu zwróconego przeciwko samym muzułmanom. Tutaj bardzo dużo by można o tym mówić. Najbardziej krwawy tego przykład to jest w 90-tych latach wojna domowa w Algierii, czy państwo islamskie ostatnio. Proszę zobaczyć, że państwo islamskie przecież, z kim ono walczyło, kogo ono chciało zwalczyć? Każdego, kto nie wierzy tak jak my. Wrogiem jest każdy muzułmanin. Przywódca przede wszystkim państwa muzułmańskiego, który dąży do świeckości, który nie chce stworzyć państwa islamu. Droga niejakiego Saida Kudba, powieszonego w 1966 roku teoretyka braci muzułmanów. I narzucamy te skrajne, rygorystyczne interpretacje. I jednak jest duża różnica między tym, co próbowało wprowadzić Państwo islamskie na swoich terenach. A zwykłymi, nawet pobożnymi muzułmanami, którzy jednak nie podchodzą aż tak rygorystycznie do religii. Czyli jest odłam islamu, czy ruchy w islamie, które odróżniają jednak sakrum od profanum? Powiedziałabym, że to jest zupełnie inna płaszczyzna z kolei rozważań, bo odróżnienie sakrum od profanum, oczywiście we współczesnym dzisiaj islamie mamy nurt, sekularystyczny, intelektualny nurt sekularystyczny, reprezentowany przez intelektualistów, którzy uważają, że powinno się w ogóle odłączyć państwo od religii. Takie osoby, które nawet robią to, czy mówią o tym w ramach samej religii, jak Mahmud Muhammad Taha, na przykład powieszony w 1985 roku, myśliciel sudański, który był osobą bardzo religijną, ale uważał, że to niższe przesłanie islamu, czyli właśnie to dotyczące tego, tej praktyki prawnej, to jest coś co powinno być skontekstualizowane. Na no to został za, za to właśnie powieszony. Tak, mamy takie, mam, mamy takich intelektualistów, którzy mówią o tym głośno i mamy takich ludzi, którzy tak myślą, tylko że tutaj trzeba pamiętać, że w państwach muzułmańskich religia i religijność nie jest sprawą prywatną, jak u nas. To, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, czy chodzi do kościoła, czy nie chodzi, to jest jego prywatna sprawa, z którą się rozliczy na ewentualnym sądzie ostatecznym, jego, jeżeli w niego wierzy. U prawda? nas też tak. stosunkowo od niedawna, bo przecież przez stulecia było zupełnie inaczej. zupełnie inaczej. Ale teraz no, to jest jego prywatna sprawa, sprawa jego i jego sumienia, jego rozliczenia z tą istotą najwyższą, jeżeli w nią wierzy. Natomiast w zdecydowanej większości państw muzułmańskich oskarżenie o apostazję, czyli odejście od religii, no to jest to oskarżenie, które może zakończyć się karą śmierci. Nawet dzisiaj, nawet współcześnie. No i dlaczego tak jest? Dlaczego te kraje nie poszły drogą bardziej Europy? Czy to jest kwestia tych kilkuset lat? Czy to jest kwestia, nie wiem, geografii, kwestia gospodarki, kultury? Wydaje mi się, że wszystkiego razem, różnych procesów, które doprowadziły do tego, że po wojnie był taki moment, po II wojnie światowej, że te państwa zaczęły się troszeczkę laicyzować, że widać było, że niektóre fronty, że niektóre państwa flirtowały z, ze Związkiem Radzieckim, że było to otwarcie widać było w obyczajowości nawet lat 50., lat 60., że wyglądało to zupełnie inaczej, ale potem z powodu różnych procesów rozmaitych, wewnętrznych i zewnętrznych, bo świat to są naczynia połączone, tego rozczarowania takiego tą nowoczesnością, to, że ona nie spowodowała takiego sukcesu gospodarczego, bo często elity pochodzące z tych państw nie umiały rządzić, ich rządy doprowadzały do kryzysu gospodarczego. W islamie jest tak od lat, że jeżeli od stuleci bym powiedziała, jeżeli pojawia się kryzys gospodarczy, jeżeli pojawia się klęska, niezadowolenie, to wtedy muzułmanie zaczynają sobie stawiać pytanie, czy to przypadkiem nie jest kara za to, że my źle wierzymy. Czy nie powinniśmy wrócić do religijności, tak ściśle rozumianej religijności. To było widać w czasie wypraw krzyżowych, to było widać w czasie najazdu Mongołów, kiedy interpretowano te nieszczęścia dla świata muzułmańskiego właśnie w tych kategoriach kary za to, że myśmy odeszli od czysto rozumianej religii. I tutaj na pewno też tak było. To rozczarowanie, to, że nie wszyscy znaleźli pracę po wojnie, że zaczął się, po tej okresie prosperity, zaczął się kryzys, zaczęło się bezrobocie. Te osoby, które wyjechały do Europy, też nie znalazły się w tej Europie odpowiednio, zaczęły często odchodzić od religii i to pierwsze pokolenie osiedlające się zaczęło odchodzić od religii, a indoktrynowane silnie przez skrajnie rygorystycznie rozumiejącą islam Arabię Saudyjską, państwa zatoki, które mają pieniądze na propagowanie tej wersji islamu, z ropy i które traktują, no ulegają właśnie tym wpływom, tym nurtom. Tu trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy na tym suchym miało. W skrawku ziemi objawiła się ropa. Muzułmanie uznali, że to jest nagroda za to, ci tam mieszkający w Arabii Saudyjskiej, oni uznali, że to jest nagroda za to, że dobrze wierzą. I stwierdzili, że tę formę religijności w postaci takiego skrajnego wahabizmu, nurtu istniejącego od XVIII wieku, trzeba propagować. Że to jest ich zadanie, propagowanie tego nurtu. I tutaj jest bardzo silne w tej chwili to propagowanie, również w Europie. I ono znajduje no niestety oddźwięk w środowiskach ubogich muzułmanów w Europie, rozczarowanych cywilizacją zachodnią, rozczarowanych tymi, jak traktują państwa zachodnie, to jest to środowisko potencjalnie łatwe do radykalizacji, bo pokazuje się mu tą prostą ścieżkę. Tu można sobie postawić pytanie, na które ja cały czas szukam odpowiedzi: dlaczego tyle osób wyjechało z Europy walczyć w państwie islamskim? I to nie tylko. Osób pochodzenia muzułmańskiego czy wręcz muzułmanów, ale Europejczyków nie pochodzących z rodzin muzułmańskich, którzy nawrócili się na islam specjalnie w tym celu i tam jechali walczyć. Oczywiście walor finansowy, no bo na początku oferowano duże pensje, ale czy tylko jakaś próba znalezienia tożsamości, która jest tutaj taka łatwa i prosta. Prosta do określenia, bo kto się określa za mnie. Myślę, że ta popularność taka tych ruchów to jest też niedostateczna edukacja, powiedzmy sobie szczerze, w państwach muzułmańskich. Nie tylko arabskich, ale w ogóle hmm. szerzej muzułmańskich. Więc to są czynniki bardzo, bardzo złożone. A z drugiej strony, muzułmanów półtora miliarda, jaki jest odsetek tych najbardziej skrajnych, tych. Nie potrafię hmm. powiedzieć. Nie potrafię, nie potrafię powiedzieć, nie podjęłabym się tutaj oceniać y, ilu ich jest, na pewno jest Bo ich mniejszość. Bo oni zdominowali wizerunek całkowicie. Absolutnie, na pewno ich jest zdecydowana mniejszość, natomiast oni są absolutnie spektakularni. Bo nikt nie mówi o spokojnym muzułmaninie, którzy chce się gdzieś tam w cichości modlić. Natomiast o tych, którzy wysadzają, którzy podkładają bomby, no się mówi trudno, żeby nie mówić, bo oni są skrajnie niebezpieczni. Oni są tym potencjalnym zagrożeniem, bo oni indoktrynują. Tutaj można by dużo jeszcze mówić o przyczynach. Wojna afgańska jako to miejsce, gdzie wyhodowano to międzynarodowe środowisko dżihadu, Al-Kaidę i różne, różne procesy, różne przyczyny, Upadek na przykład Iraku w 2003 roku. Najgorsze i najbardziej przerażające jest to, że no w tej chwili mamy inne zmartwienia, prawda? Była fala covid u jest teraz wojna na Ukrainie i to się troszeczkę wyciszyło. Państwo islamskie upadło. Niemniej jednak to jest ideologia, której nie Talibowie się... Talibowie powrócili. Talibowie powrócili spektakularnie. Talibowie powrócili spektakularnie. Kto wie, gdzie jeszcze odrodzi się to, jak taka hydra. To są zresztą słowa oficera irackich wojsk, walczących właśnie z państwem islamskim, z Daula Islamija, który powiedział, że, że z ideologią nie walczy się tak łatwo mieczem. Niestety, to się gdzieś kiedyś odrodzi. Jeden ze słuchaczy poprosił mnie, żebym prosiła o lektury dobre na koniec. Poleci pani coś dla osób, które chciałyby rozwinąć ten wątek? Myślę, że jest w tej chwili już sporo takich książek dotyczących islamu opowiadających o początkach, na przykład islamu popularno-naukowych, napisanych przez tutaj nas, nas wszystkich. To są książki pana profesora Daneckiego. Ja przepraszam, że nie wyrecytuję wszystkich tak, tytułów ja z tak, tak. ale to jest na pewno historia Arabów, to jest książka o kulturze muzułmańskiej, historia kultury arabskiej profesora Dziekana. to jest moja książka o średniowiecznej nauce i kulturze muzułmańskiej. Wpływie na Europę. To są takie książki, w które są napisane popularno czyli dla czytelnika, który niekoniecznie musi chcieć czytać 15 przypisów na jednej stronie i na dodatek transkrypcji, ale które mogą pomóc wprowadzić w te takie podstawowe zagadnienia dotyczące właśnie rozwoju islamu. Ja tu doradzam bardzo dużą ostrożność, jeżeli chodzi o Wikipedię, bo, no bo szczególnie podziały, odłamy to są sprawy dość skomplikowane. No niekoniecznie wiarygodnie tam przedstawiamy. Bardzo dziękuję. Pani profesor Katarzyna Pachniak, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski, kierowniczka Katedry Arabistyki i Islamistyki gościła radio naukowe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Radio naukowe. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii po tym odcinku. Wiem, że lubicie tematy historyczno-religijne. Także dajcie łapki w górę, suba, komentarze, a kto ma chwilę wszak wakacje, to napiszcie może małą recenzję całego podcastu radio Naukowe na Apple podcast w Facebooku, czy może dajcie gwiazdkę na Spotify, to bardzo pomaga zwiększać zasięgi. Za tydzień odcinek nagrany w studio radia naukowego to będzie odcinek numer 102 i to będzie pierwszy odcinek, który nagrany właśnie w tej przestrzeni wyemituję. Studio powstało oczywiście dzięki nieocenionym patronom i patronkom, patronite.pl, ukośnik radionaukowe. Odwiedziła mnie ekipa mojej ukochanej prognozy pogody, meteo.pl. Wiem, że są ultrasi tej prognozy numerycznej, ja też do nich należę. Będzie o samej meteorologii i będzie o łączeniu jej z informatyką. Polecam serdecznie. To będzie za tydzień w czwartek w odcinku numer 102, a wcześniej w pierwszy poniedziałek lipca rusza LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów dzieci pytają, naukowcy odpowiadają bądź usiłują. Mnóstwo fenomenalnych pytań przyszło w tym roku, także absolutnie będzie się działo. Każdy poniedziałek, lipca i sierpnia. Lamu jest oczywiście dostępne na stronie radionaukowe.pl w Spotify, Apple Podcastie i ma też swój osobny kanał na YouTubie. Zostawię Wam linki do tego, do tego kanału, żebyście tam zaglądali. To co? Dobrego dnia i do usłyszenia. To był podcast Radionaukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.